9 luty 2014 rok. Oto Kościół pod wezwaniem świętego Marcina w Żelaźnie. Ołtarz główny. To są obrazy przedstawiające życie świętego Marcina. Obrazy te umieszczone są na chórze. Właściwie to są malowidła. Teraz pokażę niższe partie kościoła, poniżej chóru. Kościół jednonawowy i rzędy, dwa rzędy ławek. Piękny wystrój, kościół o bogatej historii. Ołtarze, jeden z ołtarzy bocznych. I piękna ambona. Tu zapewne jest chrzcielnica. I jeszcze raz powracam kamerą na główny ołtarz. U góry na chórze piękne organy. Na ścianach figury i obrazy Drogi Krzyżowej. To są obrazy Drogi Krzyżowej. Na jednej ścianie i na drugiej ścianie. Kolejny boczny ołtarz. I następny. Piękny wystrój. Kościół ten znajduje się na wzgórzu. Zrobię jeszcze sporo zdjęć na zewnątrz kościoła. Cofam się i pokażę kościół od strony wejścia do kościółka. Napis na drzwiach w ganku przy wejściu do kościoła. Pokażę jeszcze ten piękny ganek. Tu
Tu jest wejście z ganku do kościoła i właśnie tak wygląda ganek. Proboszcz tutejszej parafii udzielił mi wielu cennych wiadomości na temat tego kościoła. Postaram się to opisać. I wyjście z ganku na do krużganków. Na razie film ten zakończę. Następny film nakręcę już z obejścia w koło kościoła pod tymi pięknymi krużgankami, żeby pokazać krużganki i kościół.